Witamy serdecznie wszystkich kibiców ze Skoczni Wisła Malinka. Rozpoczął się właśnie troszeczkę szybciej niż planowano trening, pierwszy z zaplanowanych treningów. Treningi zaplanowane były na godzinę 9, na 11 godzinę kwalifikacje. Następnie będzie około południa, po południu lekko będzie konferencja prasowa z udziałem Kamila Stocha, a następnie popołudniowa seria próbna oraz konkurs skoków narciarskich Pucharu Świata. Emocje są duże przed nami, na pewno na razie pogoda jest fajna, nie wieje, jest dosyć mało. Mamy w tej chwili na belce przed skoczków, którzy nam już tutaj organizatorzy pomagają. Przygotowali tutaj dodatkową trybunę. W porównaniu z zeszłym roku jest to bardzo, z zeszłymi latami jest to bardzo dobry pomysł. Przejście jest pod trybunami. Które powinny rozpocząć się punktualnie za 22 minuty. Aha. Right now we can see teraz jak jumpers and 20 minutes we will start the official training. Teraz właśnie jak poinformował nas speaker, to jest tak jakby nieoficjalny trening, a oficjalny trening zacznie się właśnie o godzinie 9 rano. Wracając jeszcze do pogody, to jak widzimy tutaj w Wiśle jest niebieskie niebo, słoneczko, zapowiada się naprawdę bardzo ładna pogoda. W prognozach mamy temperatury do 4 stopni Celsjusza, także nie powinno być za ciepło. Ogólnie będzie ciekawie. Zapraszamy wszystkich czytelników i kibiców na łamy naszej strony wintershoes.pl.